Matti Nykänen pójdzie do więzienia za bicie żony. Dla odmiany wolny, bo po rozwodzie jest już golfista Tiger Woods. Niepokonany na skoczni, przegrany poza nią. Skłonność do nadużywania alkoholu zmieniła uśmiechniętego mistrza w bestię. 6 lat temu czterokrotny zdobywca Pucharu Świata i mistrz olimpijski został skazany na 26 miesięcy więzienia za zranienie nożem starszego mężczyzny. Teraz odsiedzi kolejne 16 miesięcy. Tym razem za napad na żonę z użyciem noża. Po odbyciu kary znów trafi do sądu. Powodem będzie trwający...